witam na moim kanale, witam Kasio. Dzisiaj będziemy opowiadać o tym, jak przebiega aukcja. Tutaj Kasia jest ekspertem, więc ja będę tylko od czasu do czasu się wtrącał. Dziękuję za takie uznanie. Nie uważam siebie za eksperta do końca, z tego względu, że na razie w teorii wiem więcej niż w samej praktyce, mimo tego, że udało nam się wspólnie przeprowadzić niedawno, współorganizować taką właśnie aukcję. O tyle to było ciekawe doświadczenie, że aukcja odbywała się nie tylko na żywo w sali aukcyjnej, jak i również przez internet. Więc to naprawdę jest interesujące, synchronizacja takiego wydarzenia. Teraz mamy taką technologię, która na to pozwala na wielu platformach aukcyjnych. No, tak, do tej pory trzeba było się przejść osobiście, ale ten rytuał z tym związany, jak wygląda aukcja, myślę, że dla większości z Was niestety niedostępny, bo tutaj aukcje mają ograniczony zasięg. Nawet nie chodzi tutaj o względy finansowe, bo różne przedmioty są tanie i drogie przedmioty na aukcjach, a też się je licytuje, więc można kupić tanie, można kupić drogo. W każdym bądź razie to jest bardzo ciekawe i bardzo fajne. I może zacznijmy najpierw od tego, jak to na żywo wyglądało. Właśnie, wydaje mi się, tak jak powiedziałeś, że sama aukcja jest bardzo takim elitarnym wydarzeniem. Na pewno jakbyście mieli okazję, warto się na taką udać, tylko niestety dużo wydarzeń jest aukcjopodobnych tak zwanych, które zwą się aukcjami, a jednak takich z prawdziwego zdarzenia nie przypominają, bo chciałabym podkreślić, że taka aukcja na odpowiednim poziomie tak zwanym to jest przeprowadzana nie przez osobę, która jest celebrytą, aktorem bądź... Bo tak. Oczywiście takie osoby też, ja nie umniejszam wartości tamtym wydarzeniom, które są organizowane, na przykład często aukcje charytatywne, czy sprzedaż jakichś rzeczy po prostu, które nie są bardzo cenne i tak dalej, no to każde takie wydarzenie nazywamy aukcją, bo ktoś coś licytuje i inni przemijają. No, aukcje internetowe na Allegro też się nazywają aukcjami. No właśnie, też się nazywa aukcjami, ale mówimy o takim wydarzeniu z prawdziwego zdarzenia, które prowadzi aukcjoner. Myśmy mieli przyjemność pracować z Iwoną Wojnarowicz, która jest jedną z najbardziej znanych polskich aukcjonerek sztuki współczesnej. Co ciekawe, kobieta, i to dosyć młoda kobieta, to też jest ciekawe i interesujące, bo do tej pory ten zawód był głównie przypisany mężczyznom. Więc to też jest przecieranie trudnych szlaków. I właśnie, tak jak powiedziałeś, na żywo robi to ogromne moim zdaniem wrażenie, z tego względu, że te emocje, które są związane troszeczkę... Ja pamiętam takie czasy, kiedy byłam dzieckiem, dziadek mnie zabierał do zakładów buchmacherskich, kiedy się tam stawiało konie przykładowo. Ale wiesz, to z tej strony tej osoby, która sprzedaje te przedmioty w pewnym sensie, albo przynajmniej komisowo ma je wstawione jako dom aukcyjny. Ale to jest coś takiego, że mówimy, bo tak, mamy wydarzenie elitarne, bardzo eleganckie, gdzie obracamy dobrami kultury bądź przedmiotami, które mają ogromną wartość. Wróćmy na wstępie do tego, tak ogólnie to Kasia nie współorganizowała, tylko Kasia organizowała to, a ja mogę powiedzieć, że to współorganizowałem, bo Kasia jest tu skromną osobą albo zapomniała. Tak czy inaczej, to była aukcja Japonariów. Jakby nazwą aukcji, tytułem, czy jak to nazwać, bo Nihon to, czyli miecz japoński, taka profesjonalna nazwa. W każdym razie to były wszystko przedmioty zabytkowe. To nie była aukcja sztuki współczesnej, to raczej wszystko się klasuje jako rzemiosło artystyczne antyki. I antyki, więc tego typu aukcja to było. Z nietypowych rzeczy to ja osobiście, żeby tam uatrakcyjnić to dla tych ludzi, co tam pofetygowali się i przyszli i nie licytowali przez telefon, ani nie licytowali na platformach multimedialnych jakichkolwiek, to żeby mieli jakąś atrakcję, to zrobiłem pokaz szermierki samurajskiej razem z Marcinem Nalewajko i tam chłopakami ze szkoły samurajów, więc były atrakcje. No i co ciekawe, to tam zawsze muszą być eksponowane wszystkie przedmioty. Powinny być, bo przy okazji aukcji albo jest wystawa, która jest przed aukcją i wtedy można te przedmioty, bo zasada jest taka, że jeżeli przedmiot jest wystawiony na aukcji, to
potencjalny klient ma prawo zobaczyć przedmiot na żywo. On nie może kupować tak zwanego kota w worku. Dlatego można tą ekspozycję zrobić przed aukcją, można tą ekspozycję robić w trakcie aukcji, co jest naprawdę, powiedzmy, no, trudne i hardkorowe. Sami wiemy z doświadczenia, ze względu na to, że potrzebne jest sporo osób do obsługi w tej takiej aukcji. I tak, żeby to wszystko zsynchronizować, to nie jest taka łatwa sprawa. Albo odbywa się wystawa również też po aukcji, czyli na przykład są licytowane przedmioty, które są wyświetlane podczas aukcji, bądź prezentowane w oczywiście też katalog aukcji jest w ogóle katalog wcześniej dostępny, tak, prawda? Jest katalog aukcyjny. W tym katalogu spotkacie się z czymś takim, co się nazywa estymacją aukcyjną, czyli często jest tak, że w ogóle nie jest podana cena minimalna przedmiotu. Ona jest gdzieś tam. Minimalna czy wywoławcza? Tak. Albo ani minimalna, ani wywoławcza. Często jest tak, w sensie, że ona tak jest nazwana, aczkolwiek często jest niepublikowana, tylko jest podana tak zwana estymacja, często, bądź ewentualnie właśnie cena wywoławcza. Dlaczego no, estymacja? Może powiedzmy, czym jest estymacja. Bo estymacja rynkowa to jest to, jaką zdaniem domu aukcyjnego przedmiot ma wartość rynkową, mniej więcej. Nawet sama estymacja aukcyjna, jak nazwa wskazuje, zakłada to, jak dom aukcyjny ocenia przebieg aukcji przed aukcją, czyli to jest troszeczkę, tak jak powiedziałam o tych zakładach buchmacherskich, to dużo ma tych emocji, to jest właśnie to, co powiedziałam, że to jest wydarzenie elitarne, ale emocje są równe z emocjami, które się mogą również kojarzyć niektórym z koncertami, jakąś imprezą masową, gdzie ludzie na siebie wzajemnie wpływają tą energią, którą generują, no bo rzeczywiście te emocje są wysokie, jeżeli licytujemy coś za duże pieniądze, no to w momencie, kiedy taki klient otrzymuje informację, że przedmiot był kupiony kiedyś za tyle, a estymacja aukcyjna w tym momencie jest na przykład 10-krotnie wyższa z jakiegoś może tak być w przypadku na przykład artystów. Tak, czasem są niedoszacowane przedmioty, są tak kupione taniej, bo ktoś tam się nie znał, albo nawet kupujący czasem nie wie do końca, co kupuje, bo po prostu mu się podobało na jakimś targu staroci albo ten, dużo jest. Nawet ta sytuacja, którą teraz mamy z Japonaliami, skromnie mówiąc, była to jedyna taka aukcja do tej pory w Polsce, która była zorganizowana tylko i wyłącznie na cześć miecza japońskiego, zabytkowego, bo Japonalia się zdarzały w domach aukcyjnych, zdarzają, aczkolwiek w Polsce jest to temat trudny do ugryzienia, mało jest ekspertów, którzy się na tym znają, mało ludzi chce certyfikować przedmioty i one są w tym momencie bardzo trudno dostępne ze względu na też obostrzenia, nie szukujmy się, związane z COVID-em, więc naprawdę był to taki rarytas kolekcjonerski. Tak, to wzbudziło duże zainteresowanie. W każdym razie też są takie rzeczy tutaj, że tematyka tak egzotyczna, no wiadomo, jak w każdej niszy. Myślę, że za rok też nam się uda coś takiego zrobić. Chcielibyśmy z tego zrobić na pewno imprezę cykliczną, ponieważ... I myślę, że wyjdzie lepiej, bo tutaj wiadomo, mieliśmy takie lekkie problemy logistyczne, bo człowiek się uczy zwyczajnie, jak to przeprowadzić. Ale i tak wyszło bardzo dobrze. To nawet pani Iwona, która jest profesjonalistką, bardzo tutaj jej się to podobało, jest profesjonalnym aukcjonerem. Tak czy inaczej, wiesz co, może wróćmy do tego, jak to po kolei przebiegało, tak, że najpierw aukcjoner ma taką krótką prelekcję na temat tego, jak wygląda aukcja i że stuknięciem młotkiem jest na przykład jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży tak naprawdę i że nie można tak sobie powiedzieć, o tak, biorę ten przedmiot, a jednak nie. Więc wszyscy zostają tak pokrótce tutaj pouczeni, jak to wygląda. Następnie się prezentuje te przedmioty. U nas, w sensie na twojej akcji to wyglądało tak, żeśmy pokazywali te przedmioty, prezentowali. Ty jako konserwator, opiekująca się mieczami, znająca się jako specjalista w fechtunku, prezentowała się ostatecznie przedmiot, ale ono było oczywiście przynoszone przez To wymagało sporej sprawności, bo na aukcji dość szybko te przedmioty po sobie są licytowane i to wcale nie była łatwa sprawa, nawet tak prozaiczna rzecz jak prezentacja przedmiotów była dość trudnym zadaniem. No i tak od pierwszej pozycji katalogowej do ostatniej wszystkie przedmioty były
Bo tak jak powiedzieliśmy, katalog jest dostępny przed aukcją. Oczywiście osoby, które biorą uczestnictwo, czy biorą czynny udział w aukcji na sali, otrzymują również katalog drukowany, żeby móc te przedmioty oglądać zarówno w katalogu. One są wyświetlane najczęściej również na projektorze, tak jak tutaj się odbywało. I oprócz tego przedmiot jest prezentowany namacalnie, tak? Był aktualnie przez Michała pokazywany. O czym nie wspomnieliśmy. Każdy wchodzący na salę, raczej każda osoba, która się zapisuje na aukcję, otrzymuje swój numerek, czyli może brać udział w licytacji. To jest też istotne. Często osoby, które wchodzą na salę jako tak zwani, brzydko mówiąc, gapie, a nie chcą brać udziału w licytacji, bardzo później żałują, że pobrali numerka, ponieważ praktycznie domy aukcyjne nie przyjmują zgłoszeń od osób, które się nie zarejestrowały. To jest absolutny wyjątek, jeśli coś takiego się zdarzy. Dlaczego są numerki? Bo wymagana jest dyskrecja, bo nie wszyscy kupcy chcą, tak, żeby było wiadomo, kto kupuje. To dom aukcyjny musi mieć wszelkie dane a propos osoby kupującej jako rodzaj zabezpieczenia. I sprzedającej również. Tak. Znowu, w przypadku osoby sprzedającej, też często się nie upublicznia tych danych, chociaż... No i tu też jest kolejna ciekawostka. To jest kazus niestety traumy polskiej, postkomunistycznej, ponieważ za granicą, przykładowo szczególnie w Wielkiej Brytanii czy we Francji, generalnie wygląda to tak, że jeżeli przedmiot jest z kolekcji danej rodziny czy kolekcjonera, no to oni bardzo chcą właśnie... Albo z danej galerii. Tak, bardzo dobrze widziane jest to, żeby się pochwalić, że to jest przedmiot z naszej kolekcji i jest to często napisane w katalogu. W Polsce absolutnie ludzie unikają ujawniania się. Wynikało to z dużej ilości próbek kradzieży. Tak, używa się przedmiot z kolekcji prywatnej krop. Tak, mało tego, raczej to jest to, co widzimy w katalogu. Oczywiście dom aukcyjny czy musi mieć pełną historię przedmiotu. To nie jest tak, że przyjmuje się przedmiot na aukcję i nie znamy jego historii. Wręcz przeciwnie, doskonale wiemy, kto był właścicielem pierwszym, drugim oraz trzecim najczęściej. Aczkolwiek ta informacja najczęściej nie jest ujawniana. Ale to też, co ciekawe, jeżeli ktoś nie ma ochoty brać osobiście udziału w aukcji, bo na przykład ma zamiar licytować dzieło sztuki za, nie wiem, 3 miliony złotych czy 1 milion złotych i nie chce, żeby potem ludzie mogli tą osobę rozpoznać, to można licytować albo przez telefon, albo można mieć reprezentanta z domu aukcyjnego na sali, który ma przez nas uzupełnione wcześniej zgłoszenie z naszymi limitami aukcyjnymi. Czyli zakładamy, że to dzieło nas interesuje w jakimś limicie i będziemy licytować do tego właśnie wspomnianego limitu. I osoba na sali, pracownik domu aukcyjnego, licytuje w naszym imieniu, czyli wystawia numerek. I to jest też bardzo wygodne, bo jeżeli z jakichś powodów nie możemy czy nie chcemy objawić się osobiście, no to też jest forma taka, że gry, bo bierzemy udział w aukcji, tylko ktoś jest naszymi rękoma i naszą głową w tym momencie. Ponieważ my założyliśmy sobie ten limit, jest to wygodna sytuacja, wiemy, że nie przepłacimy pieniędzy, które założyliśmy. Biorąc pod uwagę, że to są pojedyncze sztuki zawsze, że licytuje się albo przynajmniej rzadkie przedmioty i nie wiadomo, kiedy następnym razem nadarzy się okazja kupienia czegoś takiego, jest to całkiem roztropne w sobie wyznaczyć tam limit, a jak się nie może ktoś stawić osobiście, to poprosić. To wyznaczenie limitu również działa na takie osoby z predyspozycjami, jak tutaj się śmiałam wcześniej powiedzieć, hazardowymi, bo rzeczywiście te emocje są tak wysokie, że człowiek, jeżeli chce pozyskać przedmiot, to czasami przekracza ten założony limit w tych emocjach, które się pojawiają. I założenie tego limitu i to, że ktoś licytuje za nas, gwarantuje, że to się nie stanie. Tak. Więc jeżeli ktoś łatwo wchodzi w takie emocje związane z chwilą, tłumem i tak dalej, no to na pewno to narzędzie jest fajne i dostępne, więc też mało ludzi wie, że można coś takiego zrobić. Myśmy też mieli takie doświadczenie, że mówiąc uczestnikom aukcji o takiej możliwości, oni byli naprawdę zdziwieni, że coś takiego, nie za bardzo wiedzieli, jak to by miało się odbywać, a to jest naprawdę bardzo ciekawa sposób uczestnictwa. Ja nie wiem, tam ktoś w ten sposób licytował? Tak. No, tak mi się wydawało. Też się zdarza tak, że po prostu ktoś ma swojego reprezentanta przez telefon i zawsze na sali są osoby, które obsługują tak internet, telefony oraz właśnie reprezentują ewentualnie nieobecnych, więc ta cała społeczność aukcyjna jest dosyć rozbudowana. Zdarza się czasami tak, że obsługa aukcji jest prawie równa z ludźmi, którzy są na sali licytującymi,
bo tak jak powiedzieliśmy, ten zespół jest no, potrzebny dosyć duży, żeby taką aukcję obsłużyć. Niemniej jednak jest to wydarzenie no, niezwykle takie pasjonujące. Ciekawe jest to, że to naprawdę szybko idzie. Tak jak wspomniałeś, prezentacja przedmiotów nawet jest dosyć skomplikowana, ponieważ tak. No, aukcjoner musi utrzymać napięcie. Tempo. Tak. Tempo. To ma być właśnie to tak. Ma być emocjonujące, tak. To ma być wydarzenie. Jeszcze jedna rzecz tutaj, bo właśnie, to mnie pytano o to. Słuchaj, chodzi o cenę katalogową, bo tak. Ona nie uwzględnia marży galerii i to trzeba tutaj głośno... Opłaty aukcyjnej w tym tak, opłaty aukcyjnej, zgadza się. No, jak mówiłem, nie jestem ekspertem, więc... Tak jest zawsze w każdej poważnej, w każdym poważnym domu aukcyjnym. Więc też tak, to oczywiście jak jesteście pierwszy raz na aukcji, zobaczycie cenę w katalogu i potem musicie nagle uregulować rachunek na większą kwotę, nikt was nie oszukał, tak po prostu jest. I mało tego, to żeby... Trzeba się wsłuchać, bo to jest mówione na aukcji tam wielokrotnie, ale... Jest to zawsze napisane w regulaminie, tak. Który trzeba podpisać. Jeżeli mieliście przyjemność brać udział na przykład w aukcjach internetowych, no to nawet w takie domy aukcyjne jak Deza, czy inne, Sopocki Dom Aukcyjny, czy inne takie giganty rynkowe, no, również nie mają podanych kwot z opłatą aukcyjną, tylko jest właśnie najczęściej podana estymacja bądź cena wywoławcza i żeby w ogóle wziąć udział w aukcji, trzeba nie tylko podesłać skan swojego dowodu osobistego bądź paszportu, ale również podpisać regulamin, w którym ewidentnie jest napisane, że... I warto go przeczytać. Tak, no bo tam jest właśnie, mało tego, złamanie zasady. Jeżeli ktoś zakupi przedmiot, a potem go nie wykupi realnie, no to prawdopodobnie nie będzie mógł wziąć udziału już w kolejnej aukcji, ponieważ wpada na tak zwaną czarną listę. Nawet możecie to zaobserwować kupując, jeżeli ktoś by chciał zorganizować aukcję przez internet, jakąś nawet właśnie powiedziałam, charytatywną cokolwiek i zrobi to przez profesjonalny portal aukcyjny, to tam w momencie, kiedy rejestrowani są użytkownicy, możemy zadecydować, czy takiego użytkownika chcemy przyjąć, bo tam jest pokazana jego historia i taki jakby tak zwany rating, czyli jeżeli osoba kupiła kiedykolwiek przedmiot, a nie wykupiła go finalnie, to ona albo w ogóle nie może już brać udziału w tych aukcjach, albo aukcjoner czy dom aukcyjny ma prawo podjąć sam taką decyzję, widząc na przykład, że taka osoba miała już w swojej historii takie zdarzenie. Najczęściej tych osób nikt nie przyjmuje później do licytacji. Nie dziwię się. No dobrze, to przejdźmy teraz do tego, jak wygląda licytacja przez internet. Bo, prawda, tutaj były dwie co najmniej opcje na tej aukcji. Tak. No chyba takim najbardziej, dwoma najbardziej profesjonalnymi, nie chcę powiedzieć, ale najbardziej znanymi i uznanymi takimi portalami, które są, służą do licytacji sztuki, poważnej sztuki oraz antyków, no to na pewno jest Art Info, z którym współpracowaliśmy i OneBit. I to są, oczywiście są jeszcze portale międzynarodowe, ale tutaj no, to jest dosyć jeszcze bardziej skomplikowane, różnice stref czasowych. Zresztą tutaj u nas też licytowały osoby z zagranicy poprzez te właśnie portale, ponieważ tam wielu kupców jest z różnych krajów europejskich głównie, aczkolwiek nie tylko, więc można sobie to zobaczyć, jak się organizuje taką aukcję, skąd ci ludzie są i tak dalej. Więc to też jest ciekawe doświadczenie, że można razem przez internet się skupić wokół takiego wydarzenia. I to jest tak, że sala jakby ma, sala reaguje na równi na to, co się dzieje w internecie, czyli pracownik aukcji, który obsługuje internet, normalnie licytuje z numerkiem w imieniu ludzi, którzy licytują przez portal. Więc mamy kolejną emocję, bo on też bierze udział na żywo w aukcji. Tak. Bo, tak jak powiedziałam, posiada swój numerek i generalnie, czy tak, lizak aukcyjny profesjonalnie, i bierze namacalnie w tym wszystkim udział. Czyli mamy tak, ludzi na telefonach, którzy biorą udział na żywo, ludzi od internetu, którzy biorą udział na żywo w imieniu licytujących przez internet. Faktycznych no licytujących, którzy biorą udział na żywo. Oraz osoby reprezentujące, tak, nieobecnych, więc naprawdę tutaj to skupisko jest dosyć różnorodne i spore. No a wracając do internetu, tak jak powiedziałam na początku, trzeba się zarejestrować i przejść pełną weryfikację
no, musimy przede wszystkim udowodnić, że jesteśmy realną osobą, która nie jest karana i tak dalej, więc ten system to musi wcześniej zweryfikować, więc tego się nie zrobi minutę przed aukcją. Musicie wiedzieć, że jeżeli chcecie licytować aukcji i trzeba pamiętać jedno, ponieważ większość aukcji odbywa się w internecie długoterminowo, czyli na przykład mają rozpiętość czasową typu, nie wiem, tydzień, trzy dni, dwa dni. Jeśli aukcja jest na żywo i w internecie, ona się odbywa w tym momencie, w którym jest na sali. To jest bardzo istotna informacja, że trzeba naprawdę, tak jak u nas było, była różnica w czasie planowanym, a w czasie odbywania się eventu, więc oczywiście ci ludzie na internecie siedzieli jak na szpilkach, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. I sytuacja wygląda tak, że naprawdę warto się zarejestrować wcześniej, bo inaczej nie weźmiecie udziału w aukcji. I takie były później zapytania niektórych klientów, że oni się chcieli zarejestrować, ale robili to w ostatnim momencie, kiedy aukcja się już rozpoczęła. Nie zdążycie, bo musi Was serwis aukcyjny zweryfikować. Tak jak powiedziałam, trzeba podesłać skan dokumentu. Ktoś to musi zrobić. Tak, ktoś to musi zrobić, ten dokument trzeba sfotografować, zeskanować, wysłać i ta weryfikacja musi jeszcze zostać dokonana, więc jest to taki proces, który wymaga chwilki czasu. No, na pewno licytacja internetowa, ja bym raczej zachęcała, jak ktoś chce się w takie rzeczy bawić, jest zainteresowany, żeby osobiście spróbować udział, albo właśnie wyznaczyć swojego reprezentanta. Jest to troszeczkę mniej, zdajecie się na technikę, tak. I znajomość też tego, ile to trwa i tak dalej, bo ta weryfikacja bodajże ona nie jest automatyczna, to nie jest tak, że jakiś bot was weryfikuje, ktoś musi na to spojrzeć, to są poważne sprawy, bo... No można by było tutaj łatwo oszukiwać, tak? Tak, więc jakby to zwyczajnie trwa. Co jest jeszcze istotne, dużo osób myśli, co było dla mnie jakimś rodzajem zaskoczenia, ale też no skąd ludzie mogą mieć taką wiedzę, że jeżeli kupią przedmiot, to oni sobie z nim wyjdą po aukcji do domu pod pachą. Nie. Przedmioty nie są wydawane zaraz po aukcji. Być może na eventach mniej profesjonalnych, czy takich, które są jakieś na mniejszą skalę, tak, na pewno nie w przypadku antyków. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś wychodzi, myśmy mieli tą aukcję w pięknym miejscu, to był zabytkowy pałacyk, który jest w pięknym parku. Teraz wyobraźmy sobie, że ktoś z przedmiotem wartym kilkadziesiąt tysięcy złotych wychodzi do tego parku po ciemku i tam czeka na niego kilku delikwentów, którzy wiedzieli, że przed chwilą była aukcja. No, możemy się namyślić, co by się wtedy mogło wydarzyć. Kolejna sprawa jest taka, że często odbywa się, tak jak mówiłam, wystawa jeszcze poaukcyjna. Mało tego, niektóre przedmioty są dostępne, te, które się sprzedały również w sprzedaży poaukcyjnej, aczkolwiek, to też jest bardzo ważna uwaga, co teraz powiem. Niestety wielu kolekcjonerów, którzy nie mają obycia z aukcjami, mają taką nadzieję, że jeżeli przedmioty nie kupią na aukcji, to potem go sobie kupią po aukcji, bo znaczy, że nikt go nie chciał, więc on będzie tańszy o tą opłatę aukcyjną. Niestety to tak też nie działa, bo inaczej nie byłoby sensu w ogóle prowadzenia aukcji, nikt by się nie bawił w takie sprawy, zadawał sobie taki trud, zatrudniał tych wszystkich ludzi. No nie, no to nie jest giełda staroci na kole i tak dalej. Nie jest tak, że jak udajecie, że sobie odchodzicie i ten to nagle taki pan, co tutaj rozkłada te antyki na ziemi, na jakiejś ceracie, wam powie, że a nie, to jednak taniej. Nie, przedmiot można kupić potem, ale jakby jeśli się nie sprzedał, jest dostępny przez dłuższy czas zazwyczaj. To oczywiście chyba zależy od umowy z osobą, która wystawia ten przedmiot, tak. A domem aukcyjnym, ale zazwyczaj jest dostępny w tej samej cenie. Jeśli nawet nie jest dostępny w domie aukcyjnym, to żaden dom aukcyjny nie będzie współpracował z takim człowiekiem, który wystawia potem ten sam przedmiot poza aukcją chwilę później w dużo tańszej cenie. To też jest wilczy bilet. Oczywiście. I no tak na zdrowy rozum, słuchajcie, aukcja może nie jest miejscem, gdzie możecie najtaniej kupić, ale na pewno jednym z miejsc, gdzie możecie kupić najpewniej. Co to w zasadzie oznacza? Bo tutaj ja tak sobie pozwolę przerwać z punktu widzenia właśnie tam kolekcjonerskiego, konserwatorów zabytków, instytucji muzealnych i tak dalej. Bardzo ważna jest kwestia autentyczności. Jak kupujecie coś,
po prostu i sam sprzedający często nie wie albo nie umie zweryfikować, czy to jest oryginał. Zawsze na tych aukcjach jest jakaś informacja albo jest to uwzględnione w cenie, jeśli są jakiekolwiek wątpliwości co do datowania, proweniencji i tak dalej. W każdym razie pewniej nie kupicie. Większych jakichś takich zapewnień, że to jest to, co jest, to musi przejść weryfikację. Nie każdy może wystawić się na aukcji. Czemu jeśli to ma opinię rzeczoznawcy? Tak, weryfikuje to dom aukcyjny. Bo to sam dom aukcyjny ręczy swoją reputacją. Tak. Ludzie, którzy jakby podpisują się pod tym, że oni wystawiają ten przedmiot, nawet przez dom aukcyjny, też ręczą. I jeszcze ci rzeczoznawcy dodatkowo też mówią, że okej, to jest przedmiot oryginalny, taki, a taki. I jak to jest, jakby tutaj macie pewnego rodzaju pewność. Więc nawet jak się nie znacie, albo jak zaczynacie swoją przygodę w ogóle z kolekcjonerstwem tam antyków, czy w ogóle dzieł sztuki, lepiej kupić na aukcji, albo lepiej kupić od renomowanej galerii niż gdzieś tam pokątnie. Bo nie odnajdziecie się w tym. Kupicie złom prawdopodobnie, albo macie duże szanse kupić złom, falsyfikat, rzecz w złym stanie, za zawyżoną cenę, albo no, najróżniejsze rzeczy ludzie robią. Tutaj wszystkie te rzeczy, wszystko to, te jakby bezpieczniki sprawiają, że warto kupować na aukcjach, bo też jest ślad po tym, po wycenie przedmiotu. To jest bardzo ważne, że ostatecznie antyki i dzieła sztuki mają taką cenę, jaką daje za nie rynek, prawda? Więc jeśli jest po tym ślad, to jest automatycznie wyceną. Jeśli przedmiot się sprzedał, czy podczas aukcji, czy nawet potem, jeśli jest ślad po tym w postaci katalogu i został dosprzedany, bo ktoś nie wyrobił się na aukcji, albo próbował zalogować się w ostatniej chwili, no cokolwiek innego, lub tak jak teraz niektóre przedmioty od Kasi chce kupić muzeum, to też te procesy decyzyjne w muzeum trwają chwilę i jak oni nie zorientowali się pół roku wcześniej, że będzie jakaś aukcja, to nie mają swojego reprezentanta i kupują zawsze na tych poaukcyjnych do sprzedażach. No to generalnie dla muzeum, nawet dla kolekcjonerów, czy dla jakichś takich powiedzmy wannabe kolekcjonerów, po prostu ludzi, co by chcieli, marzyli zawsze o tym, żeby mieć zabytkową katanę, bezpiecznie jest kupować na aukcji niż gdziekolwiek indziej prawdopodobnie. Więc dlatego warto. Też jest to tyle dobre, że jeśli ja bym chciał się pozbyć tego przedmiotu, no to tu mam twarde papiery, ile jest ten przedmiot wart, ile za niego dano. Czyli jeżeli traktujecie takie zakupy inwestycyjne, wiadomo, co innego, jeśli kupujemy według gustu obraz, nawet bardzo drogi. Ale znaczy zawsze warto według gustu kupować, ale to jest tak, no to jest, to już nieraz omawialiśmy w innych naszych filmach dotyczących, jak się inwestuje w sztukę i czy warto i czemu warto. A tutaj w podsumowaniu chciałam powiedzieć o tym, że jeżeli naprawdę kupujemy biznesowo, to absolutnie nie robimy tego na dywaniku, na kole czy gdziekolwiek, tylko robimy to właśnie w renomowanych galeriach bądź domach aukcyjnych, a sama aukcja jest naprawdę super przeżyciem i wydaje mi się, że to jest rodzaj takiej high class rozrywki również, typu wyjście na dobre, na przykład do dobrego teatru czy do opery. Tak. Bardzo degustacja polecam. Jakichś drogich win, tak. Lub coś w tym stylu. Słuchajcie, jakby tym samym zakończyliśmy temat tutaj omawiający aukcję. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ta konkretna aukcja zakończyła się sukcesem, mimo że Kasia organizowała to i ja współorganizowałem pierwszy raz. Zapraszamy Was w przyszłym roku na ten event. Mam nadzieję, że przyjdzie jak najwięcej osób. Tutaj zainteresowanie było duże, sporo przedmiotów się sprzedało, jeszcze więcej się dosprzedało po aukcji, tak jak mówiłem. Ten film powstaje z takiego prostego też powodu, że no właśnie, no są wszyscy ci ludzie, którzy nie zdążyli na czas się zalogować, dziwili się, że to tyle trwa, stwierdzili, że to na pewno jakiś błąd systemu albo coś.
i tak dalej, i tak dalej, albo potem zgłosili się na tą dosprzedaż i się zdziwili, że tam już ktoś się wcześniej zgłosił i że ma pierwszeństwo i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie mam nadzieję, że dość w prostych słowach wytłumaczyliśmy tutaj, jak to przebiega. Jakbyście chcieli wziąć w tym udział, to by było super, gdyby każdy zapoznał się z tym filmem. To pewnie niemożliwe, ale postaramy się, żeby ten film dotarł. I jak macie jakieś pytania, to proszę w komentarzach. No i nic, to... Nichom to. Nichom to, tak. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem. I też do zobaczenia, mam nadzieję, na aukcji. Ja to tylko powiem tytułem takiej zachęty, że tam będzie... Już mam to potwierdzone, pośród tymi przedmiotami miecz japoński, który jest starszy niż bitwa pod Grunwaldem. Więc jak Was takie rzeczy interesują, czy chcecie się pogapić, czy policytować, warto. Zapraszamy. Zapraszamy.